Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek i witam was w takim pierwszym moim małym unboxingu gry. W sumie udało mi się zakupić Wiedźmina w edycji specjalnej. No i w sumie dzisiaj zobaczymy sobie, co jest w tym pudełku. Według opisu producenta w edycji specjalnej mamy edycję premium gry. Stylowy notes w kunsztownej oprawie. Drewniany rysik ozdobiony wypalanymi runami i logiem gry oraz metalowy grawerowany breloczek. No zobaczymy, co będzie w środku. Gra zakupiona była w Empiku za niecałe 120 zł. I zaraz sobie po prostu zobaczymy, co jest w środku. Myślę, że kartonik możemy spokojnie ściągnąć. Mamy folię, czyli najlepsza część całych unboxingów i tak dalej, czyli ściąganie folii. Zrobimy sobie to moim super eleganckim nożykiem do ryb. Znaczy nożykiem do ryb, tak się mówi, do ryb. Chociaż on wygląda jak nożyk do ryb i tak dalej, no ale jest bardzo przydatny. Dobra. Czyli najlepsza część, rozpakowanie z folii. Prawie, że mamy zakończone. Ok, pudełeczko. Na pudełeczku mamy troszeczkę więcej opisu niż na tym kartonowym czymś. Może ja wam pokażę, co zestaw zawiera. Myślę, że wam wystarczy. Kto będzie chciał, to sobie przeczyta. I tak dalej. Na odwrocie boki. Odwrót, pudełko standardowe, jak w każdej grze, mi się wydaje. No i zobaczmy, co jest w środku. W środku mamy w sumie dosyć pusto, jakby nie patrzeć. Zacznijmy od tego malutkiego pudełeczka, które jest tutaj. Wydaje mi się, że to będzie tak. To jest dokładnie sama gra. Może wam pokażę, o tak lepiej. Też w kolejnym, kolejna folia, którą się za chwileczkę zajmiemy. Notesik. Oraz breloczek. No i to wszystko. Więcej nie mamy nic. Nie za dużo mnie na bok. Breloczek jest w sumie taki, no powiedzmy, że grawerowany. Z dwójką na jednej stronie i na drugiej stronie logo. Szczerze, jak się go trzyma, bardziej bym powiedział, że imituje taki tani metal, aluminium, plastik, emelinium, jakby to ktoś powiedział, czy coś. Także powiedziałbym, że nie jest jakoś wykonany z najlepszych materiałów. Dalej, notesik. Notesik wygląda tak. Wiedźmin jest... O, dokładnie tak. Materiał, z którego jest wykonany, jest oczywiście też taki, powiedzmy, że sobie dziwny. Też chyba nie takiej super jakości. Środek. Zwykłe kartki z logiem oraz jakimś takim znakiem wodnym jakby. Myślę, że to dobrze widać. Szkoda. Myślałem, że kartki będą jakoś bardziej przyozdobione niż zwykła kartka papieru, która jest w sumie jedną stroną, tylko warstwą. No i mamy tutaj ten nasz wspaniały rysik, który ciężko wychodzi. Wygląda to tak. Podobno wypalane runy i logo. Normalny ołówek. Wydaje mi się taki standardowy, jak na budowach różne majstrowie mają. Tak wygląda zawartość ekstra, czyli notesik, rysik oraz breloczek. Zobaczymy jeszcze, co jest w środku w grze. Według opisu mamy poradnik do gry, wideo DVD, audio CD i ścieżka dźwiękowa, czyli podejrzewam, że to będą jakieś materiały dodatkowe od twórców stworzenia gry oraz pewnie
cała ścieżka dźwiękowa, którą usłyszymy w grze. No i oczywiście sama gra Wiedźmin na dwóch CD. No ale odpakujemy sobie to, zobaczymy co dokładnie jeszcze może być w środku. Ok. Malutkie ściągnięcie folii. Wybaczcie, że wam nie pokażę, ale. Pudełeczko, zwykła tekturka, standardowo. Możemy sobie wyciągnąć. No dobra, lecimy od poradnika. Poradnik jakoś nie robi wrażenia też. Zwykły poradniczek, nic więcej. Nawet się nie postarali jakieś, nie wiem, kolory. Szaro jest ogólnie. Rysunki też są szare, więc... Ale czego chcieć więcej w sumie? Dalej, co mamy? DVD, ścieżka dźwiękowa. Tak to wygląda z przodu. Tak wygląda z tyłu. Z tyłu mamy listę materiałów filmowych i oficjalną ścieżkę dźwiękową. Jak sobie zobaczymy do środka, mamy jedną płytkę. O, jeszcze coś tu jest, zaraz wam pokażę. Tutaj też coś mamy, jakąś kopertę. No i jest płytka. Jedna, dwie płytki z Wiedźminem, czyli materiał wideo i ścieżka dźwiękowa. A, czekajcie, zaraz wam pokażę, co jest w tej kopercie. W kopercie mieliśmy po otwarciu jeszcze takie coś. A na tym coś mamy... jakąś historię. Coś tam, jakiś wieprz zwany Henseltem i tak dalej, i tak dalej. Jak kto będzie chciał, to mogę zrobić tego skan i puścić wam na społeczności. Z drugiej strony nie ma nic. Ok. W kopertę i tak dalej. Jak założyć konto? Myślę, że to jest jakiś poradnik. No nie, sorry. Pierwszego. Momencik. To będą chyba jakieś figurki. Albo coś w tym stylu. Momento. Otwieramy. Męczę się z tą folią. Jest taka trochę dziwna. Tak, dokładnie. Według tego poradnika mamy postępować zgodnie z instrukcją i wtedy uda nam się złożyć jakieś pierdółki, na przykład tutaj jakąś głowę czy coś. Tak to wygląda mniej więcej. Każdy element jest do wyciągnięcia, do wytargania, że tak powiem. O, i można go sobie poskładać. To jest jeden i mamy jeszcze jedną wydzierankę, czy jakby to tam nazwać, kolejny łepek wraz z mieczem. Trollololo. Dobra, tak by to wyglądało. No i oczywiście jeszcze sama gra. Co my tutaj mamy? Instrukcja do gry. Na dole jest kod, którego wam niestety nie pokażę. Płytki z grą. Też oczywiście dwie. Na dwóch CD-kach jest gra. Oraz... nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć, jest taka troszeczkę jakby mapka, czy co to... A, fucking bitchin! Tak, dokładnie jest. Mamy dosyć taką pokaźną mapę. Nie wiem, czy to będzie dobrze wam widać, ale postaram się podjeździć tą kamerą. I na drugiej stronie również mamy mapkę. Myślę, że taka w miarę dodatkowy fajny bonus, ale jak wiecie, w większości gier takie bonusy są dorzucane, właśnie mapki czy też poradniki. Przynajmniej ja miałem w kilku wersjach już różne mapy, także nie zaskoczyli. No i w sumie chyba cóż, to wszystko, co się znajduje w tej edycji. Szczerze mówiąc, szału nie ma. Myślałem, że to będzie troszeczkę bardziej trwałe. Na pewno jeżeli chodzi o notes. Notes naprawdę jest taki dziwny w dotyku. No, kto by chciał, to po prostu musiałby go dotknąć i sobie zobaczyć. Tak.
bardziej przypomina tekturę powleczoną jakimś, nie wiem, jakąś bardzo tanią imitacją skóry niż coś takiego bardziej podobnego. No ale cóż, no, nie spodziewają się rewelacji za 120 zł, za które nam przyjdzie zapłacić za tą grę. No mam nadzieję, że będzie się grało mi lepiej niż w ogóle rozpakowało to. Nie wiem, czy z tego będzie ogólnie seria, czy też nie. Myślę, że jak napiszecie w komentarzu, czy coś, to wtedy się zastanowię, czy taką serię można by było zrobić, czy też nie. Tymczasem się z Wami żegnam. Dzięki Wam za uwagę w tym malutkim unboxingu. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.